Piotrze, może w takim razie, gdybyś mógł wyjaśnić, jak doszło do tego błędu takimi ludzkimi słowami, żeby wszyscy widzowie zrozumieli, o co chodzi. Po dwóch rundach, według mojego rozeznania i punktacji, wygrywał Thompson. Tak jak odczytałem zostało w oświadczeniu, wynik to był 20-19, czyli pierwszą rundę była 10-9 dla Thompsona, drugą dałem remisową 10-10 i był wynik 20-19. Powinienem przekazać sędziemu ringowemu nazwisko Thompsona na karteczce. Omyłkowo dałem kartkę z nazwiskiem pana Mariusza Budzianowskiego i stąd całe zamieszanie. Wynik był niejednogłośno podany oficjalnie jako niejednogłośny, czyli myślałem, że dwóch sędziów dało zwycięstwo panu Mariuszowi Budzianowskiemu, ale i w ten sposób sądziłem, że wszystko jest ok. Natomiast potem w rozmowach po walce, gdy dyskutowaliśmy na temat wyniku, okazało się, że był remis. No i tu było, zaczął być problem. Trzeba było sprawdzić karty punktowe, no i okazało się, że jest tutaj ta omyłka. W tej chwili chciałem przeprosić pana Marysza za to, że to wystąpiło. No niestety nie doszło do dogrywki, gdzie ta walka mogłaby być zwycięska.